Remigiusz Jaskot, Gdańska 27, moi państwo goście, Michał Stasiński, poseł Platformy Obywatelskiej gitarzysta. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu, mówię do kamery. Do radiosłuchaczy również dzień dobry. Panie pośle, czy jako muzyk ma pan zaproponowanie prezentowi Bruskiemu pomysł na piosenkę wyborczą? Wczoraj zamieściłem takiego tweeta, że piosenką wyborczą albo leitmotivem kampanii samorządowej PiSu na pewno nie będzie piosenka Get Back. I zamieściłem taki krótki teledysk 10-sekundowy refrenu znanej piosenki Beatlesów Get Back. Natomiast A dla pana czy ja, czy ja znalazłbym jakąś piosenkę dla pana prezydenta? Odpowiem, 4 lata temu przewijała się piosenka Thunderstruck i CDC, coś równie energetycznego czy jakieś łagodniejsze klimaty? Jeżeli w branży ang anglojęzycznej muzycznej, a nie ukrywam, że Beatlesi, Stonesi, Cepelini to jest, yy, no to jest to moje kółko zainteresowań, mniej muzyka polskojęzyczna, na pewno coś bym znalazł, ale co by to mogło być tak na pierwszy rzut oka? Myślę, że piosenka Beatlesów z roku 69, pierwsza na płycie Abbey Road, czyli Come Together, Chodźmy Razem. A czy to nie jest jednak tak, że pan prezydent pewnie i tak e, nie posłucha pana porad, bo rok temu proponował pan kolejkę w Myślęcinku i takiego pomysłu dalej nie ma? Mówił pan dokładnie, że ma pan pomysł, żeby to była prawdziwa kolejka, a nie ubrany e, traktor, który e, przypomina pociąg. Nie zmieniłem zdania, cały czas podtrzymuję ten pomysł i mam silne przekonanie, że w kolejnej kadencji prezydenta Bruskiego ten pomysł uda się nam wspólnie zrealizować. A jakie ma pan jeszcze pomysły dla prezydenta Bruskiego? Ja nie jestem od wymyślania pomysłów dla prezydenta Bruskiego. Myślę, że on sam i zespół jego ludzi ma naprawdę bardzo dużo pomysłów. Mi chodzi po głowie cały czas jeden pomysł, o którym też mówiłem. Rok temu, czyli wyrzucenie wszystkich urzędów, które są rozrzucone w różnych częściach miasta, w różnych budynkach i generuje to moim zdaniem ogromne koszty. Nikt w zasadzie chyba nie jest w stanie policzyć, jakie są koszty ogrzewania, zarządzania y, tych budynków, które często nie przystają do dzisiejszych czasów, są na przykład niedostępne na, dla osób z niepełnosprawnościami i wybudować po prostu jeden energooszczędny. Dostępny y, dla zmotoryzowanych dla osób z niepełnosprawnościami, z niepełnosprawnościami w dobrym miejscu. No ten, nie, wydaje budynek. mi się, że ten moloch musiałby być gdzieś jednak na uboczu. Być może na uboczu, ale jest y, myślę kilka lokalizacji, które można wybrać pod uwagę, i to wcale nie musiałby być Moloch. To nie Wszyscy musiałby być moloch. z miasta? No Myślę, że wieżowiec był, musiałby to być jak najbardziej. Natomiast y, myślę, że jeśli chodzi o ocenę finansową takiego. Pomysłu należałoby to skalkulować i przeliczyć, jakie zyski miasto osiągnęłoby ze sprzedaży. Tych lokali, tych budynków, w których w tej chwili się mieszczą, komórki Urzędu Miasta. I myślę, że ten biznes zbliżałby się do zera, jeśli chodzi o koszty budowy. Jest wiele pomysłów w różnych miastach, nie tylko w miastach polskich, ale i na świecie. Bardzo często urzędy miasta po prostu dzierżawią, dzierżawią budynki. Tylko też dzierżawi. Pytam o pomysły, bo teraz będziemy mieć taki festiwal pomysłów w kampanii wyborczej. Niektórzy już zaczęli. I tak się zastanawiam, co pan myśli o pomyśle debat? Pierwsi z pomysłem debat wystąpili wystąpiły osoby z środowiska Kukiz 15. Oni z kolei mają dwóch kandydatów na prezydenta. Jest to zarówno Marcin Sypniewski, jak i Krzysztof Pietrzak z startaku, startaku Bydgoszcz, Czy myśli pan, że prezydent Bydgoszczy powinien wziąć udział w takiej debacie na przykład z panem Krzysztofem Pietrzakiem? Myślę, że nie powinien brać udziału w takiej debacie, ponieważ pan Krzysztof Pietrzak w social mediach, w których bryluje, wśród pewnej grupy swoich zwolenników, pokazuje, jaki jest jego cel. Jego celem tak naprawdę nie jest rozmowa, debata o tym, co robić dla mieszkańców, tylko on gra o bardzo wąsko pojęty swój interes, który postrzega w pewien określony sposób, ma do tego pełne prawo, podkreślam, natomiast od tego typu trybunów ludowych do sensownej rozmowy o faktycznych problemach Bydgoszczy i mieszkanek, mieszkańców naszego miasta jest bardzo daleko. Myślę, że jest wiele pytań, na które pan Pietrzak powinien odpowiedzieć najpierw i generalnie powinien przestać łamać prawo i zastosować się do tych wyroków, które go obowiązują, bo nic go nie tłumaczy w tym zakresie. Ale podkreślam, on może mieć swoje zdanie na ten temat. Ja mówię o sytuacji czysto urzędowej, czyli z punktu widzenia legislacyjnego. Natomiast pan Sypniewski, no to jest kandydat, który się pojawia po raz kolejny. Oni teraz na przykład z tego co widziałem, organizują cykl spotkań z Januszem Korwinem Mikke. No i bardzo fajnie, super. Pierwszym pytaniem, jakie panu Sypniewskiemu bym zadał, byłoby pytanie, czy... Yy, podtrzymuje czy zgadza się z poglądem wyrażonym przez swojego lidera że ci y, niepełnosprawni, czy te osoby z niepełnosprawnościami, które dotychczas żyły bez zasiłku, o który w tej chwili walczą, mogą żyć z nim dalej, skoro, skoro dawali sobie tak świetnie radę dotychczas. Bo to jest tego typu folklor polityczny, który w sondażach oscyluje wokół jednego, półtora procenta poparcia. Natomiast y, ich skrajne poglądy przebijają się do pewnej grupy z reguły młodych ludzi i zyskują na chwilowej popularności. Mówi pan o folklorze? Tak. Postawmy kropkę, zajmiemy się tymi, którzy są Liderami sondaży tak. prawem i Sprawiedliwością. Czy Tomasz Latos zagrozi prezydentowi Bruskiemu, i czy w drugiej turze, bo możemy założyć, że prawdopodobnie do niej dojdzie, czy w drugiej turze Rzuci prawdziwe wyzwanie prezydentowi Bruskiemu? Myślę, że poseł Latos, o którym już wiemy, że jest oficjalnym kandydatem od kilku dni. Hmm, Byłby bardzo złym prezydentem Bydgoszczy. I ja w tym moim małym, na tym moim małym poletku obywatela Bydgoszczy, ale również polityka będę robił wszystko, aby poseł Latos nie zostało. Ale czy będzie zagrożeniem dla prezydenta? Myślę, że nie będzie zagrożeniem prezyd dla prezydenta. Myślę, że to, co pokazuje w tej kadencji i jego 13 lat pracy w Parlamencie, ale przede wszystkim jego wierna służba Pisowi. Powoduje, że jest on złym kandydatem i nie zagrozi. Z jednego powodu. Po 13 latach wiernego oddania prezesowi Kaczyńskiemu, ludzie z PiSu wszyscy nabierają jednej wspólnej cechy: Tracą kręgosłup. Ich kręgosłup zamienia się w wyrób kręgosłupopodobny, który. Podlega, wyginają w różne strony yy, i w wielu płaszczyznach, mają poglądy takie, jak chce prezes, a prezydent bydgoszczy i to ma prezydent Bruski powinien mieć jedną podstawową cechę, od której w ogóle powinniśmy wyjść. Powinien, powinien mieć własne zdanie. Poseł Latos nie ma zdania w żadnej kwestii. Jestem w stanie mu zadać, Kilkadziesiąt pytań, jaki jest jego pogląd na wiele, wiele tematów i dotychczas zawsze miał taki pogląd, jaki miał prezes Kaczyński. Skutkuje to tym, że w roku 2016 będzie był za podwyższaniem na przykład wynagrodzeń dla posłów i ministrów, a w roku 2018 jest już za obniżeniem wynagrodzeń dla posłów, co nie przeszkadza mu absolutnie udawać, że wszystko jest ok. To na tym fotelu siedział przede mną Europoseł PiS-u Kosma Złotowski który jest krystalicznym przykładem tego, co się dzieje z politykiem, który funkcjonuje w schizofrenii politycznej, jaką zapewnia swoim żołnierzom i członkom PiSu prezes Kaczyński. On się nie zgadza, ale będzie głosował za, ma inne zdanie, ale popiera, i tak dalej, i tak dalej. Taki prezydent w Bydgoszczy to byłby prawdziwy dramat. Ale wydaje mi się, że jednak nie można lekceważyć z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej startu Tomasza Latosa, który wykręca dobre wyniki w wyborach parlamentarnych, reprezentuje partię, która jest liderem sondaży. Jest postrzegany też jako kandydat środka dla człowieka przeciętnego no, Tomasz Latos jest człowiekiem kompromisu, uśmiechniętym, kulturalnym, z którym można pożartować. I który wypowiadając się w mediach unika kategorycznych sądów i może zagospodarować um, elektorat centrowy. No to jest taka y, powszechna i obiegowa opinia o pośle Latosie, o, o którym ja prywatnie, jako osobie, mam bardzo dobre zdanie. Może nie wszyscy... No cała platforma tak mówi. Zbigniew Niski, no, no. na przykład mówi, że fenomenalny człowiek, bardzo, bardzo skuteczny. Nie wszyscy wiedzą, ale nasze mamy się w ogóle znają bardzo dobrze. Znały się bardzo dobrze. Byliśmy podobno, byliśmy, nie pamiętam tego, ale byliśmy razem na Wczasach z posłem Latosem, zjeżdżaliśmy wspólnie na sankach w Murza Były to bardzo, bardzo stare czasy. Natomiast y, obserwując posła Latosa i y, znając go z działalności politycznej, wiem, że jego pomysł na siebie, czyli kreowanie siebie jako człowieka środka, jest z gruntu fałszywy. Jest z gruntu fałszywy, i dlatego o wiele bardziej doceniałbym i doceniam na przykład pozycję posła Schreibera. Jako posła PiSu, ponieważ on nie udaje kogoś innego. On jest, jaki jest. Wiemy wszyscy, jaki jest poseł Szlebr, jakie jest jego stanowisko, jest twardym zawodnikiem nieprzejednanym i ja to doceniam. Poseł Latos, natomiast udaje, udaje kogoś, kim nie jest, ponieważ jeżeli przyjdzie, jeżeli załóżmy teoretycznie, wygra wybory w Bydgoszczy, i prezes Kaczyński rozkaże, aby w tych miastach, w których wygrali kandydaci PiSu, na głównych punktach tych miast. W głównych punktach miast, na przykład na rynku Bydgoskim, stanął pomnik poświęcony parze prezydenckiej albo ofiarom katastrofy się smoleńskiej. Na platformie nie ma takiego, takiego pomysłu w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Będzie taka decyzja, jeżeli będą takie możliwości, nie wątpię. I wiele rynków w miastach Polski zamieni się w kopię Placu Piłsudskiego z Warszawy. Po prostu nie mam żadnych wątpliwości, że poseł Latos nie wybije się na niepodległość wobec pisu, a Bydgoszcz nie może sobie pozwolić na eksperyment pod tytułem Tomasz Latas. Jak wygląda zarządzanie pisu urzędem? Wystarczy spojrzeć na Urząd Wojewódzki i wojewodę Bogdanowicza. To jest PiS zarządzający jakimś odcinkiem administracji w pigułce. Panie pośle, temat wojewody. Są billboardy w mieście, że wojewoda wziął 25 tysięcy złotych, czyli otrzymał te, w takiej wysokości nagrodę. Moje pytanie jest natomiast inne. Czy minister Szabański wziął 72 tysiące nagród, jak sugerował billboard platformy, który pan pokazywał na Wyspie Miejskiej? On wziął 72 tysiące, natomiast. Tam nie było napisane na tym billboardzie, że to jest Ja też jest nie powiedziałem, że nagroda. było napisane, natomiast no tak zasugerowaliście. On wziął 72 tysiące złotych z racji swojej funkcji w Radzie Mediów Narodowych. Sama funkcja w Radzie Mediów Narodowych dla mnie jest swego rodzaju nagrodą, ponieważ jest to potocznym językiem mówiąc fucha którą poseł Czabański sam sobie stworzył razem z koleżankami posłankami, z posłanką Kruk, z posłanką Lichocką, przegłosowali, wymyślili sobie nową instytucję, objęli w niej rządy i dostają z tego tytułu pieniądze. W, związku z tym, poza w stosunku do tych, którzy prezentowali ten billboard i sugerowali. Nie mam z tym um... żadnego problemu w tym, co mówiliśmy i w tym, co ja mówiłem, za co poseł Czabański te pieniądze otrzymał, czyli zaniszczenie mediów publicznych, mogę całkowicie podtrzymać swoje zdanie i absolutnie z posłem Brejzą nie wycofujemy się z tego, co powiedzieliśmy. Stanowisko, które pan poseł Czabański zajmuje, to jest swego rodzaju nagroda. Otrzymał te pieniądze, w związku z tym nie, powiedzieli, nie powiedzieliśmy nic, co nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Niedawno krytykował pan ustawę 2.0 o szkolnictwie wyższym. Andrzej Walkow, kredny wojewódzki z Porozumienia, mówił, że ustawa ma poparcie w większości środowiska akademickiego i daje szansę na rozwój. Są wymagania, ale polskiej nauce daje też nadzieję na krok naprzód. Nie zgadzam się. A może to jest problem jednak bydgoskich uczelni, że są słabe, a nie pomysłu rządu, żeby jednak wspierać te silne uczelnie, a nie te, które mają problemy? To są dwa problemy, które pan w tej chwili poruszył. Bo jedną rzeczą, o której rozmawiamy od dawna. I tutaj wracając do prezydenta Bruskiego, który jest zdecydowanym zwolennikiem tego, aby uniwersytety uczelnie bydgoskie były silne. Jest długo już toczona rozmowa z, z włodarzami uczelni, z rektorami o tym, aby te uczelnie łączyć, aby ten potencjał y, mnożyć y, i aby Bydgoszcz y, stała się silnym ośrodkiem akademickim. I to jest jeden problem. Natomiast zupełnie od, odrębnym problemem jest reforma Gowina. Ta reforma jest zdecydowanie Złą dla bydgoskich uczelni reformą i nie ma nic w tym projekcie, co zmieniłoby się, a tych wersji było kilka. I ten ostatni projekt również potwierdza ten fakt, że wiele uczelni utraci status uniwersytecki. Ostatnia wersja, do której ja dotarłem, mówi, że nazwy. Zostaną zachowane, natomiast to nie zmienia i, i jakby nie rozwiązuje problemu. Co z tego, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zachowa swoją nazwę, kiedy de facto, jeśli chodzi o możliwości doktoryzowania, habilitowania, spadnie do roli uczelni zawodowej i po prostu tych uprawnień nie będzie mieć? Takie będą fakty. I w tej, u, w tej ustawie m, widzimy ogromnie dużo zagrożeń, i potwierdzają to ludzie, którzy obserwują to z boku, nie są związani z władzami uczelnianymi yy, i w związku z tym nie podlegają naciskom. Ja przypomnę, że stanowisko, które my prezentowaliśmy na niedawnej konferencji prasowej, to było stanowisko Komitetu Obrony Polskiej Humanistyki, bo to już również jest ogromny problem tej reformy, czyli degradacja nauk humanistycznych kosztem nauk... Okej, okay, a może z punktu widzenia całego państwa, to jednak należałoby postawić na y, kierunki techniczne oraz należałoby postawić na uczelnie, które są mocne. Bo jeśli zastanowimy się, że najlepsze polskie uczelnie są poza y, pierwszymi y, miejscami... Pier Miejscami, które zajmują h 400, 400 miejsca, pierwsze, które zajmują. Uniwersytet Jagielloński, tak, tak nawet jest bardzo daleko. Mhm. UW i UJ są daleko. Tak. To jak się zastanowimy, które miejsca zajmują bydgoskie uczelnie, to możemy się pogubić, jeśli chodzi o to, jak to są odległe y, miejsca. Może warto postawić na najmocniejsze uczelnie, szczególnie szczególności techniczne. Jak najbardziej można, może, możemy stawiać na uczelnie techniczne, ale ja będę bronił humanistyki, ponieważ tam, gdzie ze studiów y, wyrzuca się filozofię, tam tak naprawdę y, y, kończą się studia. My musimy kształcić ludzi, którzy mają trochę większe pojęcie niż tylko znajomość y, wzorów, zasad fizyki i chemii, ponieważ całe nasze życie tak naprawdę opiera się na debacie, na rozmowie, na y, sp społecznym współistnieniu i tego bez kultury, bez nauk społecznych, bez filozofii nie da się zbudować. Jeżeli w tej chwili zarzucamy sobie jako politycy, czy ja jako osoba, która w polityce, w polityce jest od niedawna i widzimy problemy na przykład... Proszę z... nie mówić, że pan jest polityce od niedawna. No, formalnie od niedawna. Formalnie. Dwa i może. pół roku. No to narzekamy na przykład na jakość kształcenia, tak? mówimy, że problemy z młodzieżą i z ich nastawieniem do świata, z ich kompetencjami są związane z jakością nauczania. A jakość nauczania to nie tylko matematyka i fizyka, ale również język polski, historia, wiedza o społeczeństwie i przede wszystkim umiejętności praktyczne, co polska szkoła zabija. Wiemy ja wiem po mojej córce, jakie są jej zadania i, i z czego ona pisze kartkówki. Wolałbym, żeby uczyła się pracy w zespole, zadaniowości, budowania wzajemnych relacji i to nie się humanistyka, dlatego na kanwie obrony Bydgoskich uczelni również bronimy nauk humanistycznych, co jest bardzo szczytnym celem. Dziękuję, to wszystko na dziś. Więcej filmów w stylu gdańska się na